Cieka, ja jestem Mary i dziś zapraszam Was na Waszą i moją ulubioną serię, czyli przeglądamy promocje w Rossmanie. Obecne promocje są od dziś, czyli 15 lipca do 31 lipca. Chcę Wam jeszcze powiedzieć, że ta seria obchodzi rok, dokładnie 17 lipca, tak jak mój kanał. Mój kanał rozpoczął się shortsem 14 lipca, a potem już filmem właśnie 17 lipca z pierwszym przeglądem promocji w Rossmanie. Także świętujemy dzisiejszym odcinkiem rok tej serii. Ja już nie przedłużam, pamiętajcie oczywiście o łapeczce w górę, subskrypcji, serduszku w komentarzu i oglądamy. Tak jak zawsze zaczynamy od podkładów, myślę, że to już jest tradycja. I jeżeli chodzi o podkłady, to mamy tutaj jako pierwszy Max Factor Miracle Pure. Tego jeszcze akurat nie miałam, ale już jeden podkład Max Factor właśnie testowałam, taki bardziej krem BB to jest i bardzo go lubię, więc na ten też przyjdzie pora. Dalej od Max Factor mamy Lasting Performance Facefinity i to jest taki bardziej podkład kryjący, trwały, tak jest opisany, więc coś ciekawego. Mamy też podkład od AA, tym razem bardziej nawilżająca wersja, co tak naprawdę promocje, jakiś podkład od AA w promocji jest. Jest też kultowy Affiniton, do niego też muszę w końcu wrócić. Bourjois 1-2-3 Perfect, jeżeli ktoś z Was go miał, to piszcie koniecznie swoje opinie, bo o nim dużo dobrego słyszałam, a nigdy nie miałam, więc może się na niego w końcu skuszę. Coś kryjącego, coś co bardzo lubię, jest to Miss Sporty Perfect to Last. Trochę już jest droższy, bo kosztuje już prawie 19 zł, ale nadal myślę, że podkłady poniżej 20 zł są naprawdę w dobrej cenie, więc tutaj Wam go bardzo polecam. No, mi go zostało już mniej więcej tyle, także no tutaj ja go bardzo lubię. Fajnie kryje, jest lekki, możecie go tutaj zobaczyć na kanale. Myślę, że na pewno w testach właśnie kosmetyków z promocji w Rossmanie, a na pewno możecie go zobaczyć w teście Miss Sporty, tam gdzie użyłam go pierwszy raz i byłam po prostu w szoku. Więc jeżeli szukacie czegoś kryjącego, ale nie gęstego, bardziej w takiej lekkiej formule, to zobaczcie sobie tamten test i ocencie, czy u Was ma szansę się sprawdzić. Mamy też podkład od Eveline Liquid Control i do niego muszę wrócić, mam go nawet tutaj obok. Powiem Wam, że jakoś tak super się z nim nie polubiłam, był ok, ale on bardziej dawał matowy efekt, a ja tak nie do końca lubię te matowe efekty, więc muszę do niego wrócić i jeszcze go sobie potestować na sobie, bo myślę, że mogę mu dać szansę. Jeszcze mogę mu dać szansę, bo nie zważył się, a to jest u mnie najważniejsze. Po prostu ja nie do końca lubię ten efekt matowy, ale ogólnie jeżeli taki efekt lubicie, to myślę, że Wam się sprawdzi. Jest on lekki, krycia dużego nie ma moim zdaniem i też on był tutaj testowany w jednym z teście Eveline. Myślę, że w drugim teście Eveline. Trzeba by to sprawdzić, bo w sumie testy Eveline są już na kanale 3. Z Eveline mamy też Lumi Wonder Match. Ja go lubię, chociaż u mnie się waży na brodzie, z bazą się już nie waży. Ale jeżeli lubicie rozświetlające podkłady, to naprawdę całkiem, całkiem fajny. Wiem, że u wielu osób się nie waży. Natomiast coś, co fajnie kryje, jest lekkie i jest w też dobrej cenie, to Eveline Better Than Perfect. Bardzo lubię ten podkład. Myślałam, że go nie polubię, a bardzo się zaskoczyłam, jak go pierwszy raz użyłam i żałuję, że dopiero po pewnym czasie go odkryłam. Jest on w teście kosmetyków z Minty Shop. Tak mi się wydaje, zostawię Wam tutaj miniaturę, tak żebyście, jeżeli Was coś interesuje, jakiś podkład, jakiś kosmetyk, to mogli sobie zobaczyć test, jeżeli na kanale już taki test jest. Od AA mamy My Beauty Power, to też podkład, który mam na liście do przetestowania. Dalej mamy coś nowego od Perfekty, Glow Adapt, ale już w poprzedniej promocji, kiedy była promocja ten podkład, to już był, więc to już jest nowość, ale nie już aż taka super, super nowość, 19 zł. Od NAM wersja Dewy, czyli pewnie bardziej rozświetlająca, jestem ciekawa. Natomiast jest też ta podstawowa, ta pierwsza wersja podkładu NAM Smart Flawless i tu już się zastanawiam i nie wiem, czy trochę staniał ten podkład, czy ja już się przyzwyczaiłam do tych wysokich cen od NAM, bo wydaje mi się, że może był droższy niż 35 zł? Dajcie znać, czy ostatnio był droższy, czy był jeszcze tańszy, czy ta cena była taka sama. Natomiast jestem ciekawa i w końcu się na pewno na niego skuszę. Jeżeli chodzi o podkłady, to mamy też od NAM rozjaśniacz. Ja ten rozjaśniacz miałam i mogę Wam bardzo polecić. I jest też przyciemniacz. Natomiast są tańsze z Helan na przykład, ale to już wtedy musicie obczaić to w Hebe. A z Rossmana są właśnie tutaj takie z NAM przyciemniacze i rozjaśniacze. Natomiast mamy też od NAM krem BB, czyli coś lżejszego. Jestem ciekawa Black Rose, przynajmniej tak z nazwy powinien być lżejszy. Jeżeli ktoś z Was używał, to koniecznie dajcie znać, bo jestem bardzo, bardzo ciekawa. Po podkładach czas na korektory. No i z tej samej serii Miracle Pure od Max Factor mamy tutaj produkt. On mnie cały czas ciekawi, bo ma tutaj kwas hialuronowy i witaminę C, więc całkiem fajnie. Jakiś tam dodatek składników aktywnych zawsze jest. No nie polegałabym na nich jakoś na swojej pielęgnacji czy coś, ale jeżeli są jakieś dodatki aktywne, składniki, no to też całkiem przyjemnie. Od AA mamy też korektor, akurat tego nie miałam. Z Maybelline
ten korektor, uwielbiam. Mam go dziś pod okiem, mega fajnie kryje, odcień 00 jest bardzo jasny, jest tych odcieni dużo, są takie jakieś różowe, teraz wyszły odcienie, jakieś takie bardziej neutralizatory, więc jest tutaj dużo do wyboru odcieni, także to jest naprawdę bardzo fajnie. Ja ten korektor bardzo lubię, mam, nie wiem, czwarte, trzecie opakowanie i kolejne już mam w zapasie, więc tutaj polecam, używam albo 00, albo 01, 00 jest o wiele jaśniejszy. Z Rimmel mamy korektor i rozświetlacz do twarzy i nie wiem, czy na to się nie skuszę, dlatego że ostatnio dostałam do testów korektor rozświetlający, a właściwie rozświetlacz, korektor rozświetlacz od Yves Saint Laurent i tak myślę, że można by było fajnie to porównać. Dajcie znać, ale myślę, że właśnie się na niego dzisiaj skuszę, jak pojadę, żeby to porównać potem. Jeszcze tam tego nie użyłam, tego też nie znam, więc będzie można fajnie to od razu porównać. Z Rimmel jeszcze jest taki Lasting Radiance, coś takiego. I tutaj on ma dodatkowo SPF 25, więc ciekawie. Z Miss Sporty Perfect to Last korektor, kupiłam go, mam go i już czeka od poprzedniej promocji, więc myślę, że w tym miesiącu test tych nowości, znaczy tych nowości, dla mnie nowości od Miss Sporty, których nie testowałam w odcinku z testem marki, się pojawi tutaj ten test. Myślę, że właśnie w tym miesiącu, tak się powtórzę, także czekajcie. Trochę tych filmów teraz mam i tak naprawdę mogłabym dodawać więcej niż 4 filmy w tygodniu, ale się po prostu nie wyrabiam z tym, żeby to wszystko nagrać, żeby gdzieś tam porobić rzeczy jeszcze, które mam poza moim hobby, jakim jest YouTube czy Instagram, także myślę, że na spokojnie w końcu się to pojawi. Z Eveline mamy też korektor Lumi Wonder Match. On mi przypadł do gustu już po dłuższym stosowaniu. Na początku tak mówiłam, że jest ok, ale nie zrobił na mnie szału. Natomiast teraz po dłuższym stosowaniu miło mi się po niego sięga. Sięgam po niego regularnie, jest tutaj też właśnie na kanale test. Na razie są 3 odcienie, jak dobrze pamiętam, ale tak samo było z klasyczną wersją Wonder Match, dopiero potem ta gama została rozszerzona, więc tutaj no całkiem fajny ten korektor. Z Loveless Fresh and Juicy z tej serii mamy też te korektory, tylko że w 3 różnych kolorach. Jest biały, czyli może być fajny jako baza pod cienie, jeżeli chcecie podbić pigment. Jest też zielony, czyli bardziej taki korygujący i jeszcze jest odcień żółty, także są też takie. W sumie cicho było chyba o tej premierze, bo to jakoś tak weszło niedawno, w sumie widziałam w Rossmanie po raz pierwszy te korektory. Wcześniej widziałam w aplikacji, ale na żywo gdzieś tam niedawno się pojawiły. Z Eveline mamy Liquid Camouflage, bardzo fajny. Ja nie lubię tylko tutaj tego zapachu, poprzedniej wersji nie lubiłam, ale ta nowa jest bardzo fajna. No i używam już kolejne opakowanie. Mamy też korektor od Ingrid. Ingrid, coraz więcej kosmetyków się pojawia w Rossmanie. Tutaj mamy taki korektor, u mnie na razie jest niedostępny, ale widziałam, że w niektórych Rossmanach już jest, jak rozwinęłam sobie listę. Z NAM mamy Smart Concealer, tego akurat nie miałam, więc nie wiem, ale już tę wersję, taką podstawową, powiedzmy pierwszą, mam i też używam, kolejne opakowanie, lubię, ale teraz przy tej cenie to myślę, że postawiłabym jednak na Eveline Liquid Camouflage, chociaż też ten bardzo lubię, jeżeli Wam nie zależy na cenie, no to ten NAM jest ok, ale jeżeli mam porównać te dwa kosmetyki, Eveline Liquid Camouflage i NAM Pro Shaping, to jest to bardzo podobny produkt, a Eveline jednak jest no kilkanaście złotych tańszy. Też znam, mamy Creaseless Camouflage. Ten korektor też mam. On jest moim zdaniem lżejszy niż ta wersja Pro Shaping i całkiem fajnie wygląda pod okiem. Jeżeli weźmiecie opakowanie, to ono się wydaje o wiele mniejsze. Może Wam jeszcze zrobię na shortsach porównanie. Wydaje mi się, że kiedyś było, ale to trzeba uaktualniać co jakiś czas. W każdym razie to opakowanie jest o wiele mniejsze, a tutaj jest 5 ml, a w tym Pro Shaping jest 6 ml. Także pomimo tego, że po opakowaniu wydawałoby się, że korektora jest o wiele mniej, to jest tylko różnica 1 ml. I znam też jest korektor pod oczy z pędzelkiem, nawilżający, rozświetlający, więc też ciekawie. Ciekawie jakby się miał właśnie do tego z Yves Saint Laurent i do tego od Rimmel. Muszę to powoli posprawdzać i potestować, ale myślę, że tym razem skuszę się na ten od Rimmel. Jest tańszy i jakoś tak mnie ciekawi bardziej tym razem, więc myślę, że skuszę się na tamten. Znalazłam dla Was też kilka baz pod makijaż i mam tutaj L'Oreal Paris Prime Lab. Mamy tutaj bazę pod makijaż matującą i mamy też zwężającą pory, także są dwie różne wersje. Od AA jest tam, nie wiem, z 6 różnych baz z tej samej właśnie serii, którą tutaj widzicie, AA Wings of Color i tutaj akurat pokazałam Wam zwężającą pory, no tutaj te bazy są o wiele tańsze. Jest tam jakaś matująca, nawilżająca, rozświetlająca, więc jeżeli potrzebujecie jakiejkolwiek bazy, to podejrzewam, że tam taką bazę od AA znajdziecie, bo naprawdę tych wersji było mnóstwo. Z Rimmel jest też taka przedłużająca trwałość baza i mamy też od NAM bazę pod makijaż wygładzającą. Z Yoko mamy też rozjaśniającą, matującą, jest jeszcze jedna wersja, nie pamiętam już jaka, ale są na pewno dwie wersje. I od NAM jeszcze jest taka baza pod makijaż super odżywcza, więc może też będzie miała jakieś właściwości pielęgnacyjne, takie dobre dla naszej skóry. Trzeba by było spojrzeć w skład.
też jest taka super lekka baza pod makijaż. Miałam już jej nie skrinować, ale pomyślałam, że niektórzy z Was mogą szukać właśnie takich super lekkich formuł, więc tutaj też tak jest opisana ta baza, także jeżeli Was tutaj interesowało coś super lekkiego z baz, to możecie sobie obczaić ten produkt. Czas na pudry i mamy tu Max Factor Cream Puff. Puder do twarzy prasowany, matujący. To akurat wersja translucent, bo ja to na takie wersje najbardziej zwracam uwagę. W teorii mają być przezroczyste. No i mamy też tutaj inne odcienie, więc jeżeli lubicie właśnie podkłady pudry z odcieniem, z kolorem, no to znajdziecie tutaj w tej serii też taki puder. Z Miss Sporty. Uwielbiam ten puder i po niego lecę, bo już mi tutaj go bardzo mało zostało. Gdzieś go tutaj odłożyłam. O, zobaczcie. Tak mało mi go zostało i aż mi szkoda go używać, bo to jest no, moje odkrycie. Właśnie w teście marki Miss Sporty był moim totalnym odkryciem ten puder. Więc gdzieś tam na pewno sobie, jakby Was będzie wkurzało, to sorka. Po prostu mi ta grzywka leci dzisiaj do oczu. Wracając, ten puder jest świetny i sama go teraz kupię. 11,50 no moim zdaniem cena do jakości genialna. A ja gdzieś tam wolałam sypkie pudry, a teraz coś mi się tutaj zmienia, więc ogólnie polecanko. Numer 50 jest transparentny, nie daje koloru, ale są też inne odcienie, które rzeczywiście ten kolor gdzieś tam mają nam dawać. Z Max Factor mamy też puder do twarzy sypki, rozświetlający. I tutaj w teorii mamy jeden kolor, który ma być właśnie przezroczysty, translucent. O. Z Lovely są też te pudry prasowane. I tutaj akurat Wam dałam wersję bambusową, ale oprócz tej bambusowej mamy też HD, Mineral, Vegan i nie pamiętam, czy jest jeszcze jedna. Nie, no to cztery, bo cztery są wersje. Tak, bambusowa, mineralna, HD i Vegan. Więc tutaj one są. Ja kupiłam trzy jakiś czas temu i muszę sprawdzić, którego mi brakuje i ewentualnie właśnie dokupić, żeby zrobić wielki test pudrów właśnie tych prasowanych. Z Eveline Flower Garden rozświetlający puder, też jego test jest w ostatnim teście z Eveline, także tutaj całkiem ciekawy puder, no taki, którego jeszcze nie ma na rynku, więc sprawdźcie sobie właśnie test. Mamy też puder do twarzy utrwalający z Eveline Wonder Match, on jest całkiem fajny, z tego co pamiętam, on jest tym właśnie pyłkiem ametystołem, więc jakiś czas temu robiłam tutaj właśnie makijaż kosmetykami z Promek i on tam był i też w teście Eveline też on jest. Więc to było, nie wiem, ze 3 odcinki temu z tej serii makijaż z Promek w Rossmanie, więc jeżeli chcecie zobaczyć, to sobie obczajcie. Ja postaram Wam się to wszystko znaleźć. Jeżeli nie pokażę Wam się tutaj, na ekranie, to będziecie mieć w opisie dokładnie rozpisane, co gdzie jest. Postaram się Wam to zrobić. Jeżeli nie zdążę do publikacji, to potem będę edytować ten opis i następnego dnia na pewno Wam się już to pojawi. Z Eveline mamy puder do twarzy mineralny. Ta seria to Makeup Art i jakoś wcześniej nie zwróciłam na nią uwagi. Z tego, co widziałam w aplikacji, są tylko 2 odcienie, więc w sumie niedużo. Pytanie, czy rzeczywiście tylko tyle ich jest. Znam mamy też puder pod oczy rozświetlający. Ja mam jeden puder rozświetlający pod oczy od NAM, ale nie w tym odcieniu bardziej zielonym, tylko w tym takim odcieniu opakowania bardziej nude, więc w końcu go przetestuję. Znam są też te pudry do twarzy sypkie, właśnie z tej serii Smart, więc ona jest taka bardziej, powiedzmy, w odcieniu moro, o ile taki odcień jest, ale wiecie, o co chodzi. Jest też puder sypki rozświetlający do twarzy właśnie z tej samej serii i mamy też NAM puder wypiekany, satynowe wykończenie. Myślę, że może być to ciekawy produkt. Też mamy setting Pink Powder, puder do twarzy. Różowej wersji jeszcze nie widziałam, więc ono chyba tak długo na rynku nie jest. Dajcie znać, jeżeli się orientujecie. Ale oprócz tego różowego pudru są też wszystkie inne sypkie pudry właśnie z tej serii, takiej w opakowaniach bardziej w odcieniu nude. Także te wszystkie Loose Powder, Satin Loose Powder, o, Satin Loose Powder, tam banana, także no mineralna chyba też jest wersja, więc wszystkie te pudry sypkie znam są teraz przecenione. Czas na bronzery i mamy tutaj bronzer od Miss Sporty. Uważam, że w tej cenie jest naprawdę bardzo, bardzo fajny, tylko jest to odcień ciepły. Tutaj też na kanale jego test jest. Mamy też ten Lovely bronzer w kremie. Ja go bardzo lubię. Jest też tutaj test na kanale i on się charakteryzuje tym, że ma w sobie troszeczkę drobinek. Fajnie wygląda szczególnie teraz, w lato, bo fajnie gdzieś tam na tym policzku coś dodatkowo błyszczy, ale to też nie jest jakieś takie bardzo mocne błyszczenie, jakieś takie nachalne, jakby ten bronzer połączony z rozświetlaczem. Moim zdaniem jest to fajnie wyważone. No i tak naprawdę z bronzerów to jest tyle. Nie ma za bardzo nic ciekawego. Przynajmniej tak w aplikacji było mało, więc nie wiem, czy to jakiś błąd aplikacji, czy o co chodzi, ale no tak, to w sumie te dwa bronzery tylko były ciekawe. Więc sprawdźmy, co jest ciekawego w promocji w różach, w kategorii róże. I tutaj mamy L'Oreal Blush of Paradise i coś, czego wcześniej nie widziałam, ale nie ma etykiety nowe. Dajcie znać, czy widzieliście ten róż wcześniej. No ja osobiście nie widziałam. I jest to róż od AA Wings of Color Blush and Go.
Nie wiem, nie widziałam naprawdę wcześniej tego różu, a raczej bym zapamiętała, bo to opakowanie jest takie ładne, ciekawe, gdzieś tam fioletowo-różowe, więc fajnie. I tutaj tych odcieni jest naprawdę no, sporo, tam chyba z 5, 4, tutaj dwa zeskrinowałam akurat, więc jest z czego wybierać. Jest też z burżuła róż i to jest róż wypiekany, więc wystarczy Wam na niesamowicie długo. No i tutaj też właśnie tych odcieni jest dość dużo. Od Rimmel mamy Maxi Blush, też ciekawie on wygląda. Z Ingrid, jeżeli u Was już się pojawiły, widzę, że już w niektórych rozsłonach są, jak sobie rozwinęłam dostępność, są te róże właśnie o te. Tutaj test ich na kanale też jest, właściwie konkretnie tego, więc zostawię Wam tutaj miniaturę. Od NAM ten kultowy Smart Liquid Blush też jest w promocji, 22 zł. Od Lovely z tej serii motylkowej w musie też jest. On jest fajny, ja go lubię, ale to jest specyficzna, bardzo specyficzna konsystencja. Więc to zależy, czy Wam się ona będzie podobała. Natomiast ogólnie ja go lubię i używam, tylko on dosyć szybko się kończy przez ten mus. Bo ten mus jest taki bardzo gęsty. To nie jest taki mus jak Belle i Red Lipstick Monster. W ogóle test możecie tutaj sobie zobaczyć. Bardzo ciekawe kosmetyki. Tamten mus jest taki delikatny. A tutaj jest on taki zwarty. Więc to jest coś innego. W teście możecie to zobaczyć. On aż się zbija w takie kawałki czasami. Więc to jest dosyć ciekawa konsystencja. Także taki mus bardzo mocny. Bardzo taki gęsty. Od NAM mamy też takie róże jako wkłady, które możemy sobie włożyć albo do kasetki, którą sobie można kupić na początku z tym różem, wtedy jest drożej, albo sam ten róż i sobie na przykład trzymać w tym opakowaniu oryginalnym, albo w jakiejś kasetce, jeżeli takie kasetki magnetyczne macie, no to są za 13 zł, też tam jest kilka tych odcieni. Przechodzimy do rozświetlaczy i od AA mamy rozświetlacz do twarzy i ciała. No on tutaj jest duży, bo ma aż 35 ml. Mamy też rozświetlacz do twarzy od AA z serii Star Secrets i on wygląda ciekawie, trochę jak krem. Dajcie znać, jeżeli go widzieliście albo mieliście, bo tutaj to opakowanie też bardzo ładnie wygląda. No opakowanie nie jest najważniejsze, ale jest ciekawe. Od Rimmel też jest rozświetlacz, są dwa odcienie, tutaj wzięłam taki jaśniejszy. On wygląda na ciepły, więc jestem ciekawa. Mamy też od Vibo rozświetlacz do twarzy, on jest akurat sypki. Więc jeżeli lubicie takie formuły, no to w sumie 13 zł jest ok. Od Vibo Diamond Illuminator, ja bardzo go lubię, zużyłam 2 czy 3 opakowania, więc naprawdę mi się on sprawdził. Mam jeszcze jakieś resztki, ale one dość mocno stwarniały, więc kiedyś na pewno sobie dokupię kolejną sztukę. Mamy też od Ingrid właśnie ten Liquid Highlighter, rozświetlacz, on też tutaj jest na kanale. I dziwne, że właśnie jako bronzer mi się nie wyświetlił w promocji. Podejrzewam, że w tej promocji jest, tylko w aplikacji się mi to nie pokazało, więc możecie sobie sprawdzić, bo całkiem ciekawe są te produkty, tylko one są takie totalnie płynne, to nie jest, wiecie, mus, tylko to jest rzeczywiście bardzo, bardzo płynne. Takie formuły porównywalne do podkładów. Sprawdźmy sobie, jakie cienie są w promocji i czy jest w ogóle warto na coś zwrócić uwagę. Zaczniemy sobie od bazy. Tu mamy na początku bazę od Vibo i ja nie wiem, czy to jest ta sama baza, którą ja używałam, taka biała, ale chyba nie, bo ona w nazwie miała white. Tak mi się wydaje, że w nazwie miała po prostu, że jest biała. Więc nie wiem, czy to jest ta sama, czy też nie, ale opakowanie jest dosyć podobne. I też mamy taką bazę pod oczy z kofeiną i kwasem hialuronowym. Pod oczy, więc pewnie bardziej pod korektor, ale wyświetlała się jako baza. Właśnie no to tutaj zeskrinowałam. Trzeba by było poczytać opis dokładnie, po co ona jest. Ale zobaczmy już teraz, jakie są te cienie. Mamy od Max Factor cienie w płynie. Tutaj akurat taki dość mocno użytkowy, czyli brązowy cień. Ale tam ten wybór jest no, troszeczkę większy. Od Max Factor są też takie czwórki. Tutaj też taka bardziej paleta brązowa, powiedzmy brązowe smoki można nią zrobić. Z Miss Sporty ja całkiem te cienie lubię. Ta czwórka jak zadyszkę jest naprawdę całkiem przyjemna. Możecie sobie właśnie zobaczyć w teście Miss Sporty, bo tam makijaż tą paletką robiłam. Od Vibo mamy też taką większą paletkę. Nie miałam jej nigdy. Dajcie znać, jeżeli mieliście z nią styczność, czy w ogóle warto, bo 42 zł to nie jest super mało. Od Vibo są też takie podwójne cienie. Tu akurat coś bardziej takiego z różem. 18 zł. Od Eveline mamy cienie w płynie. Ten błyszczący jest całkiem fajny. Bardzo mi się spodobały te cienie. Też one były w teście Eveline ostatnio. Od Ingrid mamy też paletę cieni, taką kolorową. No ciekawie to wygląda, powiem Wam szczerze. Więc jeżeli potrzebujecie koloru, no to tutaj można zerknąć na tę paletę. A jeszcze o tych cieniach od Eveline, no to są też wersje matowe.
Więc tutaj jest jeden błysk i dwa maty. Jeden jest taki bardziej zgaszony, przybrudzony róż, a drugi to jest taki typowy brąz. Eyelinery, ja kreski uwielbiam. Dziś mam taką kreskę, zobaczcie, zieloną. Ona jest zrobiona eyelinerem od Red Lipstick Monster i Belle. Możecie, tak jak wam mówiłam, test zobaczyć sobie tej kolekcji na kanale. To jest poprzedni film. I tutaj mamy eyeliner od Max Factor i tu akurat zeskrinowałam wam taki brązowy. Tych odcieni jest kilka. Jest czarny na pewno i nie wiem, czy nie niebieski. Od Max Factor mamy też taki liner bardziej w kredce, więc tutaj też akurat brązowy, ale są różne odcienie. Od Maybelline mamy taki eyeliner, muszę go w końcu przetestować serio i może się skuszę, zobaczymy. Od Maybelline mamy też ten liner i ja go miałam, ale coś z nim było nie halo. Wydaje mi się, że kupiłam jakiś otwarty, ale mam nową sztukę, więc sobie porównamy, myślę, że na shortsach albo też w jakimś filmie. Dalej mamy też od Rimmel eyeliner i cień do powiek i tutaj już te kolory są różne, szalone. Tutaj akurat jest taki bardziej fioletowy, są jakieś takie zielone, więc można sobie coś tutaj znaleźć i można go wykorzystać i jako cień, i jako liner. Od Rimmel jest też taki liner, on tutaj jest opisany jako wodoodporny, więc no tutaj na wakacje mógłby być pożądany. Vibo Million Dollar w takim czarnym opakowaniu, no i jest też ten Million Dollar w tym takim srebrnym opakowaniu. On jest czarny, brązowy i kobaltowy. I na ten niebieski, no niebieski jest opisany tutaj. Na ten brązowy się czaje, ale niestety ciągle go nie ma. I teraz też widzę, że jest niedostępny, więc chyba jeszcze no nie ten moment, żeby go przetestować. Z Bourjois są też kredki i one są opisane jako wodoodporne, więc no ciekawe, czy rzeczywiście takie są. Od Bourjois są też takie automatyczne, bardziej cienkie kredki. Od Lovie są też konturówki do oczu z temperówką. Fajnie, że ta temperówka już jest dołączona, nie trzeba szukać, więc to jest ok. Ale są też takie tutaj bardziej fioletowe, kolorowe, które no tej, już tutaj temperówki w sobie nie mają. Przechodzimy do tuszy do rzęs i tu od L'Oreal mamy tusz pogrubiający, bardzo ciekawe opakowanie, przyciąga wzrok, przynajmniej mój. Ten tutaj L'Oreal Bambi, bardzo lubiłam, trochę cena mnie odstrasza, ale jest fajny, naprawdę go lubiłam i też to opakowanie jest przesłodkie. Od L'Oreal mamy Lift Pro XXL, więc tutaj mamy taki tusz podkręcający, ale te wszystkie wersje z tej serii są przecenione. Max Factor 2000 kalorii, tutaj jest czarny, czarno-brązowy jak dobrze pamiętam, więc tutaj też te produkty są. Od AA mamy sporo tych tuszy, tutaj akurat mamy pogrubiający, wydłużający. Od Maybelline mamy też taki, on tutaj ma liftingować, podkręcać i wydłużać, także całkiem sporo obietnic. Mamy też ten najnowszy tusz od Maybelline, ja go mam, więc będziemy sobie testować i porównamy sobie z tą wersją. Więc zobaczymy, sprawdzimy, co to tutaj nam da. Mamy też od Maybelline Full Fun Effect Lash Sensational, te wszystkie tusze z serii Lash Sensational są przecenione. Mamy też od Bourjois, bardzo ładnie wygląda, no ten róż do mnie przemawia. Od Rimmel też są takie tusze, ta szczoteczka wygląda na dosyć dużą. Od Miss Sporty coś tańszego i ma być wodoodporny, więc ciekawe, czy się nie kruszy i czy rzeczywiście wodoodporny jest. Od Lovely mamy taki ciekawy tusz świecący w świetle UV. Więc może jak ktoś na festiwal gdzieś jedzie, to może by taki mu był potrzebny, więc mówię, a pokażę wam. Z Lovely też mamy taki tusz do rzęs i ja nie wiem, bo tutaj ma tą szczoteczkę różową. I ja nie wiem, czy ona jest po prostu nieubrudzona tuszem, czy to jest różowy tusz. Ale chyba to jest różowy tusz jednak, wiecie, bo tutaj jest napisane Coloring Mascara, więc jest różowy. A jeżeli szukacie różowej maskary, to też jest teraz w Biedronkach od Belle. Więc ciekawa jestem, jakby tutaj porównanie zrobić, jak tutaj z jakością. Od Eveline coś tańszego, ja go kiedyś miałam. I to jest efekt sztucznych rzęs. On dosyć mocno pogrubia, po prostu. Całkiem ciekawy i lubiłam go w sumie. Czas na produkty do brwi i mamy tutaj marker. On mnie ciekawi, bo ta końcówka rzeczywiście jest ciekawa, jest opisana jako innowacyjna. Może innowacyjna jakaś super nie jest, bo no, taka końcówka a la widelec, jak ja się śmieję, no to już była w kilku produktach, ale rzeczywiście jest ciekawa, więc no, może przetestuję kiedyś. Mamy też tusz do brwi od L'Oreala, tu akurat odcień 105, ale jest kilka różnych. Mamy też kredkę ultra precyzyjną, więc fajnie. Mamy też żel do brwi, tu jest żel do brwi, ale to jest też opisane jako pomada do brwi, ja to lubię, zużyłam 2-3 opakowania, fajnie tutaj wypełnia te włoski, ja zazwyczaj używam tak, że biorę sobie pędzelek, no i gdzieś tam wypełniam właśnie te moje ubytki i fajnie to działa, bo pigment jest naprawdę bardzo porządny, bardzo mocny. Od Max Factor mamy paletę cieni do brwi. Cienie do brwi zazwyczaj są bardzo wydajne. Od Max Factor jest też kredka do brwi ze szczoteczką automatyczna. Od Bourjois też jest kredka, tutaj też automatyczna, więc to zawsze plus, że nie trzeba jej gdzieś tam ostrzyć. Od Lovie są pomady do brwi, no w teorii wodoodporne, niby wodoodporne. Nie miałam, więc jeżeli mieliście, to dajcie znać.
Od Eveline są też te pomady do brwi w kredce, też testowałam tutaj na kanale i rzeczywiście bardzo ciekawa formuła. Bardzo miękkie, nie są jakieś super precyzyjne, ale da się naprawdę fajnie tutaj te brwi sobie wyrysować. Od Eveline są też tusze do brwi, tutaj mamy taki w odcieniu taupe, ale kilka tych odcieni jest. I z tego co właśnie pamiętam, to w środku mamy takie włókna, więc delikatnie powiedzmy zagęszczają te brwi, no ciekawy produkt. Mamy też kredkę do brwi, opisana jest jako wodoodporna, tego nie sprawdzałam nigdy, ale rzeczywiście jest precyzyjna. Od Eveline jest też mydełko, jak chcecie zobaczyć jak ono się spisuje w porównaniu z innymi, to ostatnio dodałam drugą część testu mydełek do brwi i tam ono jest, więc zapraszam, też w teście Eveline to mydełko występowało. I mamy tutaj też mydełko do brwi od Stars from the Stars, ale jeżeli chodzi o 5 ml to nie jest tego dużo. A cena jest dosyć wysoka, szczególnie w porównaniu z Eveline, gdzie tego mydełka no jest więcej. Także może się skuszę do tego testu mydełek? Zastanowię się. Kategoria produkty do ust i mamy szminki do ust od L'Oreal. One bardzo ładnie wyglądają, mam je. 3 odcienie, jak dobrze pamiętam. I fajne te opakowania są takie miłe w dotyku. No ciekawe, to jest po prostu, jeżeli chodzi o design są ciekawe. No a jeżeli chodzi o samo opakowanie, a jeżeli chodzi o sam produkt, to też jest ok. Są też konturówki do ust od L'Oreal i też z Max Factor, jest ten kultowy zestaw. No w końcu go muszę przetestować, mówię to za każdym razem, ale tak wiecie, no powstrzymuje mnie ta ilość rzeczy, które mam do przetestowania, ale myślę, że w końcu się skuszę, bo podobno ten zestaw jest niesamowicie trwały. Mamy tutaj pomadkę i taki lakier, który to powiedzmy utrwala. Więc tutaj jestem cały czas bardzo ciekawa. Jeżeli mieliście, to dzielcie się opiniami, czy rzeczywiście tak trwały ten produkt jest. Od A są też błyszczyki, takie z kolorem bardziej, więc gdzieś tam odcień nam dają. Od Maybelline Lifter Glossy są też w promocji, które są kultowe. Tu akurat przezroczysty Wam pokazałam, no ale tych odcieni jest tam kilka. Od Bourjois są szminki matowe, tylko takie klasyczne, wiecie, wykręcane po prostu. Od Bourjois jest konturówka i szminka do ust 2 w jednym. No nie wiem, czy to będzie takie super precyzyjne, jeżeli chodzi o właściwości konturówki, natomiast całkiem myślę, że ciekawy produkt. Od Rimmel są szminki do ust nawilżające. Od Miss Sporty też pomadka do ust w płynie matowa i one się naprawdę całkiem dobrze trzymają. Trochę wiadomo, wysuszają te usta, ale ja ogólnie je lubię, też one były właśnie w teście Miss Sporty i przyjemnie mi się je pomimo wszystko używa, tylko no ja nie używam ich codziennie. Od L'Oreal mamy błyszczyki też kultowe, całkiem fajne, tych odcieni jest dużo, tylko one są bardziej takie z błyskiem, niekoniecznie z jakimś tam konkretnym kolorem. Od L'Oreal są też konturówki w dobrej cenie i te konturówki od Eveline to jest totalne cudo. One są żelowe, one są tak trwałe, że to jest coś niesamowitego, a równocześnie są komfortowe. Więc bardzo Wam polecam, potrafię coś zjeść, na przykład jakiś taki no, obiad porządniejszy i te konturówki rzeczywiście cały czas na ustach są. One są bardzo podobne do tych konturówek moich ulubionych od Lamel, więc teraz właśnie te konturówki od Lamel i od Eveline są na równi. No coś cudownego, też w teście tym ostatnim możecie sprawdzić sobie tą trwałość. I mamy też błyszczyki do ust z tej serii Flower Garden, one też są całkiem fajne, mają dosyć dużo koloru. No i też w tej serii są szminki, takie typowe, wykręcane, no też całkiem okej, no takie jak te szminki, wykręcane typowo. Od Eveline są też te błyszczyki chłodzące, ja ich nigdy nie miałam, więc jeżeli macie, to dajcie znać, czy rzeczywiście ten efekt chłodzenia jest. No i też warto przy makijażu ust pamiętać o ich pielęgnacji, więc od Bielendy mamy też balsam do ust w sztywcie, regenerujący. Z Blistexa są balsamy różne, tutaj akurat Wam zeskrinowałam taki. Mamy też masełko do ust od Manufaktury, piękna. Od Perfekty są jakieś takie nowości, jest to żel do ust i masełko do ust w takiej wydaje się przyjemnej formie aplikacji. Od Yolk też jest olejek do ust odżywczy, ciekawie to wygląda. No i też to jest marka właśnie taka dosyć naturalna, więc tutaj ciekawie, jeżeli ktoś zwraca na to uwagę, tak 99% składników pochodzenia naturalnego. Mamy też kurację do ust z Yolk, więc to też myślę, że może fajnie nawilżać. I też jest peeling do ust, więc tutaj naprawdę można sobie wybrać. Od AA są balsamy do ust, też z tej serii Pink. Ona jest dosyć chyba nowa na rynku, więc tutaj też ta cena nie jest najgorsza. I od Altery mamy maskę do ust, więc też ciekawie. Dziś dodałam jeszcze taką kategorię akcesoria. Dajcie znać, czy ją potem dodawać już w kolejnych też odcinkach. I mam tutaj na przykład gąbeczkę od Eveline. Ja ją miałam, całkiem przyjemna. Mamy też takie pędzle od NAM. Tutaj akurat Wam zeskrinowałam taki pędzel do pudru, czyli powiedzmy najbardziej taki użytkowy. Te pędzle są różne od NAM. I w ogóle z Donegal mamy zestaw 4 gąbek i to jest całkiem dobra cena jak za tyle gąbeczek, więc tutaj ciekawie. Od Donegal są też różne pędzle, tutaj akurat pędzel do pudru z tej serii. Od Kilis też są pędzle z takiej różowej kolekcji. Tu akurat pędzel do pudru, ale są różne. Ja bardzo lubię to etui na gąbkę,
zawsze jak gdzieś jadę, to sobie zabieram głoweczkę właśnie w tym etui, więc polecam, już mam rok, ponad rok i cały czas działa. Mamy też gąbeczkę od Kiehl's z kolagenem, więc tutaj akurat ciekawostka taka. Ale też z tej samej marki mamy gąbeczkę razem ze stojakiem, więc w sumie też ciekawie, dwa w jednym. I jeszcze jest jedna gąbeczka z tej samej marki i to jest ekstrakt z bambusa. No ja akurat w gąbeczkach takie rzeczy jakoś tam nie zwracam super uwagi, ale jako ciekawostka można to potraktować. Z Kiehl's są jeszcze takie pędzle, taka inna troszeczkę kolekcja. Tu akurat pędzel do różu, ale są też różne. I jeszcze jedna wersja, właśnie jakaś Collagen Beauty z pędzli od Kiehl's i tutaj akurat pędzel do konturowania, ale też te pędzle są różne. Przechodzimy do SPF-ów, no dziś jest tak gorąco, że ten aparat się przegrzewa co chwilę tak naprawdę, bo to jest niesamowicie gorąco. Więc pamiętajmy o SPF-ie nie tylko jak jest gorąco, ale jak jest gorąco i słonecznie to przede wszystkim. Mamy tutaj SPF 50 do twarzy od Everine, to jest jakaś taka właśnie nowość. No ciekawa jestem, dajcie znać, jeżeli już używaliście. Mamy też piankę przeciwsłoneczną, wysoka ochrona SPF 50, niby dla dzieci, ale jak z SPF 50, dlaczego nie możemy sobie użyć? Mamy też od Liren emulsję ochronną SPF 50+, i tutaj jest niby travel size 90 ml, więc no, powiedzmy mniejsza pojemność. Mamy też spray przeciwsłoneczny SPF 50 właśnie taki, mamy też kolastynę, tutaj akurat SPF 30, ja miałam zazwyczaj 50, ale bardzo lubię tę piankę, właściwie mgiełkę, bo ona właśnie też chłodzi. Fajna jest i tutaj 30 sobie chyba kupię właśnie, bo 50 właśnie u mnie nie ma. Została wykupiona, więc po prostu najwyżej częściej po prostu dołożę ją. Mamy też krem do opalania SPF 50+, z Alfa Nova, ale dosyć drogi. Też tutaj z marki Equilibra. Mleczko do opalania w sprayu, aloesowe SPF 50+, więc też tutaj SPF jest porządny. Także no, taki przegląd z tych SPF-ów, które były takie najciekawsze. Koniec już z makijażowymi kategoriami, przechodzimy już teraz typowo do pielęgnacji i zaczynamy oczywiście od oczyszczenia demakijażu i najpierw żele. Tutaj mamy żel esencja do mycia twarzy od Everline, właśnie z tej serii z witaminą C. Od Yo mamy też esencję micelarną do demakijażu. Od Mixy też jest płyn micelarny, tu akurat przeciw niedoskonałościom wzięłam i zeskrinowałam, ale kilka tych wersji jest. Od Bielendy mamy płyn micelarny 400 ml, więc dużo. Od Everline z tej serii witamina C też 500 ml za 13 zł płyn micelarny, więc to jest super cena. Od AA też kolejny, tutaj akurat 400 ml, płyn micelarny 500 ml, 16 zł. Od Bielendy, jestem ciekawa, czy pachnie on brzoskwinią. Dajcie znać, jeżeli już go mieliście, bo to by mnie zaciekawiło. Tutaj 500 ml za 17 zł. I teraz zobaczcie, jak bardzo nie opłaca się kupować tych mini wersji, bo tutaj garnier 100 ml kosztuje 11,29. Gdzie zazwyczaj maksymalnie za 20 zł można kupić tą wersję 500 ml. Także no tutaj naprawdę bardzo się nie opłaca. A z Isany na przykład taki płyn do demakijażu, tylko no przeznaczony do demakijażu oczu, ale ja takim też zmywam całą twarz, jak czasami potrzebuję. I tutaj mamy 50 ml za 3 zł, więc tu już lepiej. No, wiadomo, że gdzieś tam w porównaniu z dużym opakowaniem też się będzie no słabo opłacało, no ale 50 ml 3 zł, a 100 ml 11,29, to tutaj by było 6 zł, więc to jest prawie dwa razy mniej. Od Yo mamy żel myjący do twarzy. Tutaj w ogóle cała ta seria jest przeceniona oczywiście. Only Bio Kombucha, pianka do mycia twarzy, dokładnie oczyszczająca, więc no ciekawe, jak tam ten skład, czy nie jest jakiś bardzo no taki mocny. Więc no trzeba by to było sprawdzić. Od Bielendy mamy emulsję myjącą do twarzy. Ja ją kiedyś miałam, całkiem okej. Z Uzdrowisko bezolejowa pianka z enzymami. Tutaj to Uzdrowisko mnie kusi, szczególnie właśnie ta seria bezolejowa z enzymami. Więc myślę, że kiedyś się na to skuszę. Z Biotanik mamy żel do mycia twarzy, taki ciekawy, bo czarny, no bo z dodatkiem właśnie węgla. Z Isana Pure, pianka do mycia twarzy, nawilżająca 8 zł, więc cena przyjemna. I gdzieś widziałam już parę opinii, że ona jest całkiem fajna. Więc jeżeli coś potrzebujecie, to sprawdźcie właśnie tę piankę, opinię o niej. Od AA też jest pianka myjąca do twarzy, nawilżająco, kojąco, oczyszczająca, także dużo obietnic. Od Manufaktury Piękna jest proszek do mycia twarzy. To są ciekawe produkty. Miałam kiedyś taki proszek od Nakomi, chyba ze 2 czy 3 opakowania zużyłam i to jest ciekawe, no bo nakładacie właśnie proszek, dodajecie trochę wody i normalnie się robi z tego taki żel, taka pianka do mycia, więc to jest no całkiem fajne. Do demakijażu mamy też balsam do demakijażu, masełko do demakijażu od Flafa. Ja bardzo lubię zapach tego masełka. Więc ogólnie Wam polecam, też kilka opakowań już miałam. Od Wianka mamy mleczko do demakijażu, jeżeli ktoś woli mleczka. Od AA też jest mleczko do demakijażu, do cery atopowej, więc powinien być całkiem no, przyjemny, delikatny. Od Ziai też jest mleczko do demakijażu, oczyszczające. A jak ktoś woli olejki, no to olejek do demakijażu jest z Manufaktury Piękna. I jest jeszcze olejek od Wianek,
to do makijażu łagodzący, więc jeżeli wolicie olejki, no to też są. Toniki też oczywiście są i mam tutaj od Yo właśnie z tej serii takiej w żółtym opakowaniu mgiełkę do twarzy hydrobiotyczną, więc ciekawie. Z Uzdrowisko mamy też tonik esencję z kwasami AHA, więc tutaj może nie codziennie z kwasami do używania, ale co kilka dni będzie naprawdę fajnie działał, złuszczał na pewno. Z OnNivea mamy też tonik do twarzy, on jest bardziej antybakteryjny. Z Flafa, tutaj też kwasy AHA, więc może nie codziennie, ale takie kwasy AHA fajnie jest wprowadzić, ja bardzo lubię. Z Bielendy mamy tonik do twarzy w mgiełce, z tej serii sorbetowej. Mamy też hydrolaty, jeżeli ktoś woli hydrolat, no tutaj akurat aloesowy, więc trzeba sprawdzić, czy nie mamy uczulenia na aloes. Z marki Arganowe. I jeszcze znalazłam dwa peelingi, które no moim zdaniem są całkiem przyjemne. No tak patrząc na opisy. Jest to Uzdrowisko, enzymatyczny peeling mus odnawiający. I z Uzdrowisko jest kilka tych peelingów, tutaj akurat właśnie odnawiający. Jest też taki bardziej żółtym opakowaniu i on też wtedy bardziej chyba tam złuszcza, też ma chyba kwasy AHA czy coś takiego. W każdym razie są trzy wersje, więc możecie sobie sprawdzić. Ja gdzieś tam nie polecam tych peelingów, które mają w sobie drobiny, więc jak już coś patrzę, to raczej peelingi enzymatyczne. I właśnie jeszcze z takich enzymatycznych peelingów znalazłam jeszcze od Biotanik peeling enzymatyczny łagodny. Czas teraz na sera do twarzy i tu mamy na przykład L'Oreal serum rozjaśniające z witaminą C. Od Everlane są też różne serum do twarzy, sera do twarzy i tutaj jest na przykład multinaprawcze, więc ciekawie. Od OnNivea są sera, tutaj akurat adaptogenne, nawilżające. Od Everlane z serii Vitamin C jest bogate serum na pierwsze zmarszczki. Nie wiem, czy ono jest witaminą C, no podejrzewam, że tak, no bo taka jest seria, więc tutaj też bym spojrzała. Mamy też od Mixy serum do twarzy dla skóry wrażliwej i ono bardzo fajnie nawilża, ja je teraz używam. Bardzo przyjemne, jeżeli chodzi właśnie o nawilżenie, bo tutaj mamy kwas hialuronowy. Dalej mamy też od AA serum booster do twarzy na dzień i na noc. Tutaj mamy co tutaj w składzie? Trzeba by było spojrzeć. A, teraz mi się tutaj ten screen rozjechał, więc no nie widzę dokładnie, co tutaj mamy w składzie. No ale tutaj można też spojrzeć oczywiście. Od Yolk z tej właśnie żółtej serii mamy serum do twarzy resetujące, więc też jestem ciekawa, co tutaj mamy. Muszę spojrzeć, jakie tutaj mamy składniki aktywne, więc no ciekawe, to chyba ta nazwa resetujące mnie zaciekawiła. Od Uzdrowisko bezolejowe serum do twarzy nawadniające. No to Uzdrowisko mnie ciągnie, więc na pewno przetestuję. Od Bielendy serum booster nawilżająco-odżywcze. I też jeszcze jest chyba to drugie, bo wersja jest chyba brzoskwiniowa i malinowa, jeżynowa, coś takiego, tak samo jak płyny micelarne. Mamy też od Sylveco serum, tutaj akurat wygładzające. Od Ava Laboratorium, aktywator młodości. Tutaj jest akurat serum twarzy hialuronowy, kwas hialuronowy, ale są też inne wersje. Tak samo z Dermo Pharma Plus, też są różne wersje. To akurat wzięłam takie z koenzymem Q10, peptydami i kwasem hialuronowym. Od Bianca, czyli też coś bardziej naturalnego, mamy akurat serum przeciwzmarszczkowe, no ale też trzeba spojrzeć po prostu na składniki aktywne. Z Esfolio ampułki do twarzy są różne, ale tutaj dałam Wam ujędrniającą wersję. No i od Bielendy, no niby Formen, ale to wiecie, ja tam się nie sugeruję za bardzo takimi znaczkami i podziałami. To akurat kremowe serum regenerująco przeciwzmarszczkowe, więc kremowe serum może być ciekawie. Podejrzewam, że właśnie jest no takie jak krem. Więc ciekawe jak potem w połączeniu z kolejnym kremem, takim właściwym. No zaciekawiło mnie to. Teraz przejrzyjmy sobie kremy pod oczy i mamy taki krem pod oczy z Dermiki, nazwany krem serum. Od Perfekty z witaminą C. Na to wychodzi. Mamy krem pod oczy na powieki, rozjaśnianie i likwidacja worków. No niby tutaj jest 50-60+. Ja na te oznaczenia wiekowe nie patrzę, tylko na składniki aktywne. Z Biotanik mamy terapia śluzem ślimaka, krem pod oczy liftingujący, więc też może być ciekawie. No jestem ciekawa, na którym miejscu w składzie jest ten filtrat. Ale ogólnie ten filtrat śluzu ślimaka ja ogólnie lubię w kosmetykach. Z Hada Labo Tokio są też kremy, tutaj akurat krem pod oczy, reduktor głębokich zmarszczek. Od Everlane mamy taki rolon, więc ciekawie. Myślę, że fajnie właśnie teraz na ciepełko takie można włożyć taki rolon do lodówki i potem sobie takim zimnym pod okiem pojeździć. To myślę, że rano będzie super opcja. Od Flafa jest krem pod oczy taki puszysty. On mnie kusi, ale jakoś tak jeszcze nie miałam okazji go używać. Mamy też właśnie serum pod oczy też w rolonie od Everlane, tylko z tej serii z witaminą C. Od Bianca też mamy krem pod oczy. Od Sylveco, tutaj bardziej ochronny, zmniejszający cienie, więc jak macie problem właśnie z cieniami, to może tutaj akurat można spojrzeć na ten. Widzę, że ma tutaj świetlik, brzozę w składzie i haber, więc ciekawie, tak? Haber. Haber, bławatek.
Dobra. Z Effectimy też jest taki roll-on, zmarszczki plus worki pod oczami. I na koniec pielęgnacji oczywiście kremy. Mamy kremy maskę do twarzy, dermika, redukujący efekty starzenia, więc pewnie będzie też fajnie nawilżał, bo to krem maska, czyli powinna być skoncentrowana. Od Perfekty mamy tutaj z witaminą C prawdopodobnie. Rozbawił mnie tutaj ten SPF 6. No jakoś tak. Mogli już tego chyba nie dodawać, albo dodać jakąś taką, no, większą dawkę tego SPF-u, wyższy faktor, no, ale jest. Z Hada Labo mamy też krem do twarzy, reduktor głębokich zmarszczek, od Nivea też mamy krem odżywczy, od Liren, tutaj akurat regenerujący krem, ciekawie. Z Eveline tutaj mamy silnie odbudowujący. Co tutaj mamy? 3 razy retinol. No ciekawe, jakie tutaj stężenie tego retinolu jest. Lotion do twarzy od Hada Labo, rozświetlająco nawilżający. Od Vianka też mamy krem, czyli coś znowu bardziej naturalnego. Od Flafa nawilżający z wodą brzozową. Cream Cloud, więc ciekawe, czy będzie taki właśnie fajny też puszysty. Od Mixy i na ten od Mixy krem mam ochotę, więc na pewno kiedyś sobie spróbuję, bo akurat jest rozświetlający. Tutaj widzę, mamy witaminę C. No jakoś tak przemawia do mnie. I też mamy właśnie taki typowo nawilżający, bogaty krem od Mixy. Tutaj mamy 10% kwas hialuronowy, jak widzę dobrze. Od AA mamy sorbet do twarzy, czyli jakaś taka lżejsza formuła powinna być. Od AA też mamy tłusty krem do twarzy, jeżeli ktoś woli takie konsystencje. Od Uzdrowisko znowu też jest bezolejowy krem, więc powinien być znowu on wcale nie tłusty. Z Birendy właśnie z tej serii Eco Sorbet mamy też krem, więc całą serię można kupić. Krem pod oczy, tam tonik, demakijaż, czyli płyn micelarny i właśnie krem, więc tutaj całe serie są poprzeceniane. Z Orientalny też jest komfortowy krem do twarzy i pod oczy. I do twarzy, i pod oczy, no ciekawie, ciekawie. Od Sorai też jest krem i serum 2 w 1, więc powinno być takie dosyć bogate. Od Sylweko ziołowa pielęgnacja, krem do twarzy lekki, nawilżający, przywracający elastyczność. Od Taupy też mamy krem modelujący owal twarzy, więc ciekawie. Mamy też krem Pani Walewska. Pani Walewska to raczej mi się kojarzy z jakimiś takimi perfumikami małymi, które były w kioskach i chyba w Biedronce. Więc no ciekawie, ciekawie, czy rzeczywiście jakoś spoko działa. I w ogóle są też takie tanie kremy, różne rodzaje, od Volare. Tutaj akurat mam odżywczy zescreenowany za 6 zł. Dajcie znać, jeżeli mieliście jakąkolwiek styczność z tymi kremami, czy w ogóle warto. Znalazłam też kilka maseczek do twarzy i są poprzeceniane maseczki do twarzy od Medihill. Tu akurat taka nawilżająca. Tutaj kolejna, kojąca, także kilka ich jest. Z Love Skin mamy płatki pod oczy hydrożelowe ze śluzem ślimaka i tutaj jest aż 60 sztuk, czyli na 30 razy. Także naprawdę myślę, że cena wychodzi całkiem, całkiem przyjemnie. Właśnie z tej serii Kimoko Beauty są też właśnie płatki. Tutaj mamy akurat 5 sztuk i są też maseczki na usta, więc fajnie. Ja je kupiłam, ale jakoś tak nie mogę się zebrać, żeby je przetestować. Myślę, że to w końcu zrobię. Od Taupy też jest maseczka do twarzy enzymatyczna z glinkami, więc no ciekawe, czy ona też nie będzie w takim razie złuszczała. Mamy 22 zł, ale tutaj jest na wiele razy, także to jest akurat na pewno plus, no tylko, że to nie jest na przykład maseczka w płachcie. Od Eveline też są maseczki, tutaj akurat z serii Snail. Mamy też Perfekta, tutaj jest skoncentrowana maseczka odżywka. Maska odżywka. Ciekawie. Mamy też maseczki w płachcie z takiej jakiejś marki. Pierwszy raz widzę. Widzę, że też ma tą nalepkę nowe, więc pewnie to jest jakaś nowość. Także dajcie znać, jeżeli widzieliście je już u siebie. Teraz czas na włosy. Mamy olejki od Isany i między innymi jest ten właśnie kultowy olejek. Ja go akurat teraz kończę. Już tam zostało na kilka użyć. Spray do włosów od L'Oreal. Wygładzający z witaminami bez spłukiwania. Także ciekawie. Jest też ta nowa odżywka od L'Oreal do włosów. Nie mam pojęcia, jak ona się sprawdza. Od Yolp mamy też coś bardziej naturalnego pewnie, z proteinami. Też jest serum do włosów z tej samej marki, a ta maska chyba będzie u mnie w koszyku, bo gdzieś tam czytałam bardzo dobre opinie o niej. Jest ona nawilżająca, jak dobrze pamiętam, więc no ciekawe, dajcie znać, jeżeli rzeczywiście używaliście i też Wam się sprawdziła. No dwie dychy, myślę, że okej, bo ona jest dosyć duża. Mamy też z Isany odżywkę do włosów w sprayu. Z Visplantis też jest odżywka do włosów osłabionych. No ciekawe, ciekawe. Tę maskę bardzo lubię. Odżywkę właściwie. Przepięknie pachnie mandarynkowo. Więc polecam. Mam już drugie opakowanie. Tutaj też mamy maskę do włosów mango. Tylko są przycenione te wszystkie. Więc i truskawkowa,
z tej serii jest przeceniona i jeszcze jest taka zielona papaja chyba. I one też bardzo ładnie pachną. Tę maskę nawet mam dzisiaj na sobie, znaczy miałam. Jak mam włosy, to ją właśnie nakładałam. Ja ją lubię, ona jest taka dosyć mocno dociążająca. Od Isany mamy też takie tańsze odżywki, więc no są różne wersje. Ze Stars from the Stars też jest taka maska do olejowania. Też mamy maskę do miodowania od Natural Me, więc ciekawie. No i mamy te takie jedwabie do końcówek od Bio Elixir jedwab i tutaj akurat serum z olejkiem z czarnuszki. One przepięknie moim zdaniem pachną. Mamy też od Isany maskę do włosów intensywna pielęgnacja w dobrej cenie. Mamy też tę taką wodę od L'Oreal. Ja ją mam, ona jest fajna, fajnie działa, ale to raz na jakiś czas, bo moim zdaniem to może wysuszyć bardzo mocno włosy. Ale jeżeli chcecie, żeby te włosy były na drugi dzień naprawdę bardzo fajne, sypkie, takie wygładzone, no to fajna opcja, ale tak mówię, raz na jakiś czas. I mamy też maski od Trust My Sister, tu akurat do włosów wysokoporowatych, ale są różne wersje. I ostatnia kategoria przed nami, czyli ciało, kąpiel, no ogólnie pielęgnacja ciała, tak to nazwijmy. I mamy tutaj na przykład masło do ciała Mango w Tropikach, czyli tak totalnie letni zapach, ale są różne. Mamy też od Mixy mleczko do ciała, bogate, więc tutaj myślę, że fajnie będzie nawilżało. Tak samo jak to od Neutrogeny powinno fajnie nawilżać, głęboko nawilżające, więc no takiego efektu bym tutaj oczekiwała. Też w takim letnim właśnie vibe, w takim letnim zapachu mamy Only Bio krem do ciała odżywczy kokos. Ciekawe, czy rzeczywiście przepięknie pachnie kokosem. Dajcie znać, jeżeli mieliście albo przynajmniej wąchaliście. Od Isany coś tańszego, ale też powinno fajnie nawilżać. Z tej serii mam krem do rąk i fajnie mi się sprawdza. Jest też coś lżejszego, czyli śmietanka do ciała od Flafa. Są dwie wersje zapachowe? Przynajmniej dwie, jak dobrze pamiętam. Od Yop mamy balsam do ciała hydroaktywny. Z Flafa są te nowe właśnie balsamy do ciała o różnych takich ciekawych zapachach. Jest też tam popcorn z karmelem, tu akurat Sweet Candy. Mamy też mleczko do ciała od Ziai, masło kakaowe, więc powinno też ładnie pachnieć. Od AA jest krem balsam do rąk, także przechodzimy już teraz do balsamów do rąk. I tak samo jest masełko do rąk od Bielendy. Jestem ciekawa, jak to działa, jak to aplikować. No i cena nie jest jakaś taka super wygórowana, ale też nie jest najniższa. Jeżeli mieliście, to dajcie znać. Od Flafa są też kremy do rąk. Ja mam na przykład tutaj taki sorbet to jest akurat, ale całkiem fajnie się tutaj sprawdza. No a tutaj są właśnie typowo kremy do rąk. I tak jak mówiłam, jest też właśnie Isana Matte, ten krem do rąk i on bardzo fajnie nawilża, u mnie się sprawdza. Jest też krem do rąk właśnie ten kokosowy od Only Bio. No i z Flafa też taki letni zapach Watermelon and Mint, czyli arbuz i mięta. Myślę, że może naprawdę bardzo fajnie pachnieć, no i 6 zł, więc całkiem okej. Ja teraz kończę właśnie ten krem opatrunek Eveline, ja zawsze go nakładam na noc, mam go przy łóżku i myślę, że właśnie sobie kupię, bo mi się już kończy, już zostało tam bardzo malutko. Bardzo przyjemna formuła Only Bio, mamy też peeling do ciała, także przechodzimy teraz do peelingów. Tutaj zapach akurat migdałowy, ale są też takie jednorazowe peelingi, saszetki od Isany. Tutaj akurat kawa i kokos, ale są też różne. A jeżeli szukacie jakichś kul do kąpieli, to te od Isany wychodzą całkiem fajnie. Ja je lubię, chociaż one może mają taki bardziej zapach już taki na jesień, bo tutaj mamy i pumpkin spice, i właśnie jakieś jabłko w karmelu, i borówki, więc może bardziej te zapachy są właśnie na jesień. Mamy też żele pod prysznic od Only Bio, właśnie ta seria kokosowa. Jest też słynny olejek od Isany, ja go lubię. Podobno formuła się zmieniła, ale ja nie widzę większej różnicy, oprócz tego, że opakowanie troszeczkę inaczej wygląda. Są też żele pod prysznic od Isany, ja je lubię wlewać jako taką, wiecie, piankę, więc fajną pianę rzeczywiście robią. Też z tej serii Isana Aromaterapia są przecenione żele. No ciekawe, jak one pachną, są trzy różne tutaj akurat właśnie takich chwila szczęścia. I też są te śmieszne żele pod prysznic Baśka, są chyba dwa rodzaje, więc no ciekawie, ciekawie. I też mamy na przykład pudry do kąpieli, tutaj z tej manufaktury piękna są takie różne zapachy, tu akurat mamy hawajski klimat, czyli bardziej taki letni zapach. No i jeszcze mamy taki na czasie zapach jagodzianka. Ja zapraszam Was jutro na kolejny odcinek, będzie to makijaż kosmetykami z promocji, także widzimy się już jutro. Na dziś to już wszystko, to cały przegląd, chyba to jest największy przegląd tym razem, każdy kolejny jest coraz większy, bo chyba 300 produktów tutaj było, więc naprawdę całkiem dużo. Dajcie znać, jeżeli macie któryś ten kosmetyk, podzielcie się opinią, co warto, co nie warto. To co miałam, to Wam powiedziałam, to czego nie miałam, a jest ciekawe, to też Wam o tym opowiedziałam. Dzięki Wam bardzo jeszcze raz, czekam na Was w komentarzach, a my widzimy się już jutro. Pa!